Giganci programowania zaprosili dzieci i młodzież na zajęcia z kodowania. Odbyły się one w sobotę, 25 września, w Jaworznickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzisiaj pokazujemy młodym ludziom, dzieciom i młodzieży podstawy programowania. Dzisiaj się pokazowej lekcji pokazujemy, jak można stworzyć prostą grę, prostą aplikację w C-Sharpie. To wszystko dzieje się dzisiaj tutaj na terenie biblioteki. Taki ciekawy wstęp do programowania ma dla uczestników wiele zalet i korzyści. Młodzi ludzie nauczą się podstaw programowania, konceptu programowania, prostych programów typu Scratch albo App Inventor. Starsza młodzież będzie miała możliwość poznania języka C-Sharp, czyli wstępnego pomysłu, jak wygląda poważne programowanie. Z pewnością większość uczestników powróci do zajęć z gigantami programowania w nadchodzącym roku szkolnym. Oprócz zajęć pokazowych, które są dzisiaj, proponujemy semestralne kursy programowania. Są to już specjalistyczne kursy, które w ciągu roku szkolnego mamy 28 zajęć, każde trwają 2 godziny lekcyjne. Na takim kursie młodzi ludzie mogą się już nauczyć wielu konceptów związanych z programowaniem. Zajęcia dostosowane są do każdej grupy wiekowej. Mamy zajęcia dedykowane dla najmłodszych dzieci w wieku od 7 do 9 lat, dla starszych 10-12 lat, a dzieci od 13 do 15 roku życia oraz młodzież ze szkół szkolnych, ze szkół średnich uczymy już programowania profesjonalnego, prawdziwego w języku C-Sharp bądź Python. Zajęcia w nowym roku szkolnym będą odbywały się w Jaworznickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Warto zaprogramować swoją przyszłość z takimi profesjonalistami jak giganci programowania.